nazywamy się Zodiak. To jest pierwsze zdziwienie dzisiejszego wieczoru. Wszyscy gotowi? Nie ma odpowiedzi od tego. No cóż, zaczynamy od piosenki pod tytułem Dusza Bokowa. No to wiem. Thank you.
Rodzice poprosimy. Gdzie jest ochrona? Żaden stanik jeszcze nie poleciał w naszym kierunku. Będzie mowa. I teraz będzie smutna piosenka w takim razie. Apatia. A co? We'll be right back.
powiem, że ten wieczór jest szczególny akurat dla Jacka, bo tu jest dość sporo osób. Dziękujemy za dzisiejsze przybycie i właśnie myślę, że dla was będzie specjalnie piosenka, którą Jacek napisał, która ma się tytuł Marzenia. Tylko kilka moment musimy ustawić, później. We'll be right back.
trzymaj, bo młody gość. Było tak trochę apatycznie i mówiąco przez ten ostatni, więc teraz będzie coś z zupełnie innej bajki. To będzie kawałek o magii, o takim młodym adepcie magii w stylu Harry'ego Pottera, powiedzmy. I tak was nie widać, bo jest ciemno, ciemno! Ciemno! Thank you.
Słuchajcie, nasz zespół ma dość krótką historię koncertową, także set jest dość krótki i prawie się zbliżamy do końca, w związku z tym chcieliśmy troszeczkę... Wow. To świetnie, bo podobno brakowało dwóch osób, żeby się pokryły koszty imprezy, więc... W związku z tym, że tych piosenek nie mamy zbyt dużo przygotowanych, to zaprosiliśmy gościa specjalnego. I pomysł był taki, że żeby ten gość trochę lepiej wyglądał od nas, trochę lepiej śpiewał. Tak dla odmiany zacznij się troszeczkę delikatniej, a mam nadzieję, że skończy się trochę ostrzej. Będzie cover. Brawo! Oh,
Dziękuję bardzo. Słuchajcie, to jest kawałek przyświecony wczoraj, także jak na tą jedną próbę, myślę, że było całkiem. No cóż. Nie masz taki skrom. Nie wiem, bardzo walnąłem. No to z wrażenia coś tu leciało, widziałem, nie? Słuchajcie, no to będziemy powolutku kończyć. Na koniec będzie piosenka, do której miały być bardzo poważne słowa, ale kiedyś Bartek pomyślał coś o jakichś czerwonych szatach, o darciu szat i szmat, i to miał być rym. I na złość Bartkowi powstała piosenka bardzo infantylna o tym, że no, pragniemy trochę słońca, ciepła i żeby nie narzekać tak na co dzień. Espaniola. Thank you.
jeszcze raz bardzo wam dziękujemy, że pomimo takiej trudnej pory jesteście taką liczną grupą i tak fajnie się z nami bawicie. Naprawdę, dzięki serdecznie.